Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pastę z owocu awokado. Potrzebować będziemy opłukany owoc awokado, jedno jajko, pomidorek do dekoracji, łyżkę soku z cytryny, zieloną pietruszkę i dwie łyżki oliwy, sól i pieprz. I teraz owoc awokado kroimy na pół. Ruchem półokrągłym obracamy. Wyjmujemy pestkę. A miąższ wyjmujemy łyżką. Skropimy sokiem z cytryny. Dodamy jajko, sól, pieprz i należy to albo zmiksować, albo rozdrobnić widelcem. Ja rozdrobnię widelcem. Ja pastę z awokado podaję z pieczywem pełnoziarnistym. Tak, miąższ już mamy wyjęty i teraz dolewamy oliwę. Dodajemy sól i pieprz. Skrapiamy sokiem z cytryny i dodajemy jajko. I należy całość zmiksować lub, tak jak wspominałam, rozdrobnić widelcem. Jednak chyba zmiksuję. Pasta będzie jednolita, a widelcem bym się troszeczkę męczyła. Pastę mamy gotową. Jeżeli chcemy podać pastę elegancko, przekładamy do worka cukierniczego i wyciskamy na pieczywo lub krakersy. W moim przypadku jest to pieczywo pełnoziarniste. Ja to sobie po prostu troszeczkę mało przełożyłam, ale jakoś sobie muszę poradzić. Tak. I tak wygląda pasta. I teraz mam tutaj pomidorki, które kroję na pół i układam, dodając zielonej pietruszki. I tak oto wygląda pasta z awokado. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.
jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Pasta z awokado.